Jest środa, 7 grudnia. Daj mi usłyszeć Twój głos, rozpoznać Go. Daj mi wybierać Twe słowa pośród tysiąca słów. Daj mi zobaczyć Twą twarz. Usiądź ze spokojem u stóp Jezusa. Zapatrz się w Jego świętą twarz. Wsłuchaj w Jego głos. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza. Daj mi uwierzyć, że mogę czynić cuda w Twoje imię. Jezus, Jezus, Jezus. Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Przyjdźcie. Jezus mówi bardzo konkretnie. Trzeba wykonać ruch. Nie wystarczy, że On się niejako domyśli, że potrzebujesz pomocy. Musisz Mu o tym powiedzieć. Bezpośrednio, tak jak umiesz. Ale powiedzieć. Czy umiesz przychodzić do Jezusa ze wszystkim, co jest w Tobie i w Twoim życiu? Jezus nie mówi, że zabierze nam trudy, ale obiecuje, że da nam siłę. Bardzo często chcemy, by nasze problemy i trudności zniknęły w magiczny sposób. Nie o to chodzi w wierze. Przyjmij, że masz takie, a nie inne trudności, niepowodzenia, niedomagania w życiu. Przyjmij, że tak masz. A Jezus da ci siły, by iść z tym przez życie. Jakie są twoje obecne trudności?
słodkie jarzmo i lekkie brzemię brzmi niewiarygodnie. Wszyscy wiemy, jak wielki trud i cierpienie przeszedł Jezus. Skąd zatem taki opis? Jezus doskonale wiedział, o czym mówi. Nie zakłamywał rzeczywistości. Był zjednoczony z Ojcem. Wierzył Mu. Modlił się nieustannie. Od Boga Ojca otrzymywał przekonanie serca, że to wszystko na ziemi jest niczym, mimo że czasem bywa bardzo trudne. Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Porozmawiaj z Jezusem o pragnieniu przychodzenia do Niego ze wszystkim, bez względu na twój stan ducha. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.